Szanowna Rodzino, drodzy Państwo, zawodnicy, chciałem serdecznie Was powitać i podziękować za przybycie na czwarty memoriał imienia Mariusza Gniatka, naszego funkcjonariusza, który rozegrał tutaj ostatni swój mecz. Szanowni Państwo, jako można powiedzieć gospodarz mielnickiej ziemi, witam Was wszystkich ponownie, po raz czwarty na memoriale Mariusza. Spotykamy się tutaj przede wszystkim, aby uczcić jego pamięć, jakim był człowiekiem, jakim był funkcjonariuszem. Dlatego też jestem bardzo nawet zaszczycony, że po raz czwarty już w tak licznym gronie jesteśmy tutaj i będziemy rywalizować ze sobą, bo ja również zaraz się przebieram i staję w szranki z Wami i wspominać jego osobę. Naszej Matki Maryi, prosimy o Twoją obecność w czasie, który przeżywamy. Daj nam doświadczyć Twojej chwały i wszelkiego błogosławieństwa. Bądź pochwalony w pięknie stworzenia i radości, która wzbudza w naszych sercach. Otaczaj opieką także nas podczas zawodu. Broń przed wszelkim niebezpieczeństwem. Pozwól mądrze i rozważnie korzystać z daru sportu. W dumie przyjmujemy świętej pamięci sierżanta sztabowego Mariusza Gniatka. Także Twojej dobroci polecamy jego najbliższych. Uważamy za otwarte. Dajcie bezpiecznie. Rozpoczął się czwarty memoriał imieniem świętej pamięci Mariusza Gniatka, naszego funkcjonariusza, który zmarł na tym boisku. Jak to do tego doszło? No po prostu był zawał. Był mecz, młody człowiek i 36 lat. Po prostu upadł, biegnąc za piłką i tak skończył swoje życie. Pomysł, żeby pamięć Mariusza przetrwała. To ten turniej. Tak, to jest właśnie uczczenie jego pamięci. Kto bierze udział w turnieju? W turnieju w tej chwili bierze udział 7 drużyn. To jest drużyna Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, drużyna placówki Straży Granicznej w Janowie Podlaskim, drużyna Komendy Wojewódzkiej w Radomiu, drużyna JK Kotlimowski Ubezpieczenia, drużyna gminy Mielnik i przyjaciół Mariusza i Policja Powiatowa Siemianowa. Turniej zarówno radosny, wspomnieniowy, ale również jednak powoduje, że te wspomnienia wracają. Tak, mimo że upłynęło już 4 lata, to jednak zawsze się łza ciśnie do oka. No jest to naprawdę dla nas, dla mnie i dla naszej córki Michaliny ogromne święto. Cieszymy się, że udaje się ciągle organizować, już po raz czwarty. Mam nadzieję, że to będzie trwało jak najdłużej i że ta pamięć o Mariuszu
będzie, chociaż mimo turniej jest doskonałą okazją, ale widzę przy święcie zmarłych i przy innych okolicznościach, nawet jak chodzę na cmentarz, że są znicza, są kwiaty, więc cieszę się, że ludzie pamiętają o Mariuszu. Dlatego, że był ulubiony? Myślę, że tak. Był dobrym człowiekiem, był dobrym funkcjonariuszem. Pamiętają koledzy ze służb mundurowych z ogromnej ilości i różnego rodzaju służb mundurowych. To docenienie również jego pracy, jego osoby, ale również i waszej rodziny. Tak, cieszę się bardzo, że Mariusz tak akurat był, tak ludzie go postrzegają, tak, że był dobry. Był dobrym kolegą, był dobrym ojcem, był dobrym mężem. Lubił grać w piłkę. Tak, piłka to była, bardzo lubił, uwielbiał grać w piłkę, bardzo lubił. Tak się akurat stało, że no niestety... Ta tablica jest dla Państwa czym? Kiedy ona była zasłonięta? Na pierwszym memoriale, to też staraniami wójta, tak? Bo wójt zezwolił, wójt uzyskał wszystkie zezwolenia. Jest to miłe, tak? Bo Mariusz umierał tutaj na boisku, umarł faktycznie w szpitalu, ale wszystko zaczęło się tutaj. Dziękuję i życzę no jednak kibicowania, bo tutaj jest w tym momencie nie łzy, ale chyba ze szczęścia w tym momencie, że są łzy ludzie, szczęścia, którzy pamiętają. Też. Bardzo się cieszę i serdecznie dziękuję wszystkim drużynom, które są z nami od początku, które dołączają do nas cały czas. To jest naprawdę miłe. Tutaj mamy sponsorów, którzy też są z nami, dołączają nowi. Jestem przeszczęśliwa, nasza córka też jest szczęśliwa i serdecznie dziękuję. I też chciałam podziękować jeszcze Jarkowi Szymańskiemu, bo to jego staraniami on kilka miesięcy poświęcił na organizację, bo jednak on tych wszystkich ludzi zna, on te wszystkie formacje też zna i serdecznie mu dziękuję. Nie pana spotykam w stroju no chyba niesłużbowym. Tak, no dzisiaj jest wyjątkowa sytuacja. Przebrałem się w strój zawodnika MKS-u, w koszulkach MKS-u, ale gramy jako gmina Mielnik i przyjaciel. Piękny jest ten wasz kompleks. Cieszymy się bardzo, że udało się w tym roku oddać go do użytku. Po 14 latach bądź co bądź oddaliśmy go w końcu do użytku. Możemy z niego pełnoprawnie korzystać, tak jak widać za moimi plecami. Jest to naprawdę ładny i atrakcyjny obiekt. I jeszcze część pewnie pracy przed nami tutaj, widzę, droga dojazdowa? Tak, droga dojazdowa. Złożyliśmy wniosek do Funduszy Dróg Samorządowych na tę drogę dojazdową na ulicy Zamkową. W planach mamy jeszcze nawodnienie bocznego boiska treningowego, bo ten, na którym stoimy główne, jest już nawodnione, sztuczne nawodnienie. Także jest jeszcze trochę planów, chcemy ten obiekt przygotować naprawdę na wysokim poziomie, żeby mogły z niego korzystać drużyny nie tylko czwarto-trzecioligowe, ale pokusimy się nawet o sprowadzenie tutaj na jakiś obóz drużyn z drugiej, być może z pierwszej ligi. Jagiellonia Białystok blisko. Myślę, że to akurat za wysoka półka, ale może... Marzenia się spełniają. Oczywiście. Wracamy na boisko. Panie wójcie, piękne boisko, piękny kompleks sportowy, MKS Mielnik i przyjaciele. Gracie dzisiaj ku pamięci. Tak, gramy w czwarty memoriał poświęcony pamięci funkcjonariusza Straży Granicznej w Mielniku Mariusza Gniatka. Jest to wyjątkowe wydarzenie. Każdego roku przypominamy jego osobę, spotykamy się tutaj nie tylko, aby rywalizować na boisku, ale również wspominać jego życie, jego pracę zawodową, również jako funkcjonariusz. Także cieszymy się bardzo, że tak wiele drużyn przyjeżdża, praktycznie może nie z całej Polski, ale mamy tu drużyny z Warszawy, z Radomia, także dość daleko. Z trzech województw. Tak, z trzech województw, ma pan rację, żeby właśnie spotkać się, powspominać Mariusza i przede wszystkim porywalizować na boisku. Żona pana Mariusza wspominała, że dzięki panu tutaj na boisku znajduje się obelisk i tablica ku jego czci. Sprostuję trochę dzięki wójtowi, ale z racji tego, że jestem pierwszą kadencję, a to jest tak jak nazwa wskazuje, czwarty memoriał, także obelisk powstał tutaj za mojego poprzednika, pana Eugeniusza. Przepraszam.
Także tak, to dzięki wójtowi, dzięki jego zaangażowaniu, mojemu poprzednikowi, tak więc tutaj. Nie tylko wójtowi, bo też również zaangażowani byli w to koledzy przede wszystkim Mariusza, już emeryci, funkcjonariusze, którzy są na emeryturze, którzy też są między innymi organizatorami całego przedsięwzięcia. Także tak. To jest dobrze to wyjaśnić, panie wójcie, dziękuję. No i na koniec, kilka już minut na boisku, kilka meczów za wami. Jak to wygląda na boisku z pana punktu widzenia? Jest dobrze, pierwszy mecz wygraliśmy z Nadleśnictwem Nurzec, ale już chyba zaczną się schody, bo coraz mocniejsze drużyny przed nami. Teraz gramy z Ubezpieczeniami z Warszawy, później czeka nas rywalizacja z Wojewódzką Komendą Policji z Radomia, która wygrała już 4-0 z Nadleśnictwem, także ciężki orzech do zgryzienia, twardy, przepraszam. Trzymamy się. Dziękuję, dziękuję bardzo. Główny sponsor. Dzisiaj główny sponsor. Myślę, że nie pierwszy, nie ostatni raz. Dlaczego tak się złożyło, że akurat wasz tutaj udział? Staramy się wspierać w ogóle działalność sportową w naszym całym województwie podlaskim, a szczególnie bliska nam gmina jest Mielnik. Mamy swój zakład produkcyjny, fabrykę w Siemiatyczach. Odwiedzamy się, zapraszamy do nas na nasze rocznice, na nasze wystawy. Przyjeżdżamy też, uczestniczymy w imprezach organizowanych przez gminę Mielnik. Współpraca układa się nam bardzo dobrze, dlatego nasza tutaj obecność i jako ten sport strategiczny. Ale również dlatego, że pewnie też kocham piłkę nożną. Ja kocham piłkę nożną też, bo grałem też w piłkę nożną. Grałem w klubie Kresowie w Siemiatyczach, na bramce stałem, także lubię piłkę, lubię. Z drugiej strony bardzo chętnie dzisiaj zastąpiłem prezesa Martynika, bo prezesem firmy jest Nie dziwię się. To po pierwsze. Po drugie, to są moi koledzy, funkcjonariusze Straży Granicznej. Ja też jestem oficerem Straży Granicznej. Byłem komendantem placówki w Białowieży. Miło mi poznać. Panie komendancie, w takim razie zapytam. Pronar dzisiaj pewnie funduje puchary. Powiem skromnie tak, co do fundacji, do fundowania, nie będę się chwalić, fundujemy tam, gdzie możemy, ile możemy. Staramy się, żeby to było pokaźne, jakieś tam zasilenie. Także. Po pierwszych meczach obserwował pan, kibicował, jak na razie wyglądają te rozgrywki? Ja uważam, że mało odbiega poziom tych spotkań od gry naszego klubu Jagiellonii, które ostatnio dość dobrze sobie radzi, wygrywając nawet z Legią i ucierając nosa.